Globalna Liga Narodów Galaktycznych deklaruje wyzwolenie spod rządów MKK i powiązanych rządów ziemskich. Część pierwsza z dwóch. Wpis opublikowany na Telegramie 2 grudnia 2021 roku. Ściśle tajny, stopień tajności wyższy niż Magic. Tajny program kosmiczny Sojusz TPK. Lokalizacja tajna. 3 listopada 2021. Od szefa operacji do wszystkich rządów, formacji wojskowych oraz obywateli na Ziemi. Dokument jest oficjalną publikacją Sojuszu TPK. Ujawnienie, które wysunęliśmy, zostało skompromitowane. Fałszywi weterani TPK, pozoranci superżołnierze oraz nieprawdziwi kontaktujący się z istotami pozaziemskimi wypuścili ludziom ogromną ilość dezinformacji. By utrzymywać ludzi z dala od walki o wolność wraz z fałszywym uczuciem bezpieczeństwa, nagania się narracje o wyzwoleniu kolonii na Marsie, Księżycu oraz w bazach Antarktydy spod jarzma szaraków i reptylian. Jeśli to, co czytacie, jest dla Was nowe, to informacje te bez wątpienia podważą wszystko to, w co wierzyliście przez całe swoje życie. Poniższe briefingi obejmują istnienie eterycznych istot cienia, demonów oraz innych współpracujących z grupą pozaziemską, grupą Oriona, w tym Draco Reptilian. W naszym ostatnim briefingu opisaliśmy ciemną flotę i jej operacje przeprowadzone wraz z Draco Reptilianami. W kolejnym omówimy deklarację niepodległości GLNG od MKK oraz powiązanych z nim rządów ziemskich. Globalna Liga Narodów Galaktycznych, która była po raz pierwszy wspomniana przez Gooda w sierpniu 2015 roku, jest podobnym do NATO programem składającym się z reprezentantów różnych krajów. Jej prawdziwa nazwa jest ukryta ze względów operacyjnych. Po kolejnych misjach Apollo na Księżyc, zespół naukowców i polityków rządu USA przekazał każdemu narodowi geologiczne dowody na nadchodzące cykliczne wydarzenie solarne, które może zniszczyć naszą cywilizację i spowodować wyginięcie rasy ludzkiej. Poproszono rządy każdego państwa, by przeznaczyły 1% swojego krajowego produktu brutto na program zachowania gatunków, który został stworzony przez GLNG. Program ten miał na celu stworzenie kolonii w innych układach gwiezdnych w celu zapewnienia przetrwania gatunku ludzkiego. W zamian za to partycypanci mieli utrzymywać wiedzę o wydarzeniu solarnym i zaawansowanych programach kolonii kosmicznych. Kilka dni po misji delegacji zwiadowczej na Marsie, Good i Gonzales uczestniczyli w telekonferencji na pokładzie statku Majów w roli łączników pomiędzy TPK a liderami GLNG. Tam przedstawiono im Raymonda, dyrektora do spraw rozwoju nauki i technologii, oraz Anię, dyrektorkę bezpieczeństwa kolonialnego. Oboje byli rasy kaukaskiej w wieku 50-60 lat i ubrani byli w ciemnoniebieskie kombinezony, bez emblematów wojskowych. Oboje służyli dla Globalnej Ligi Narodów Galaktycznych w jednej z najbardziej odległych kolonii na obrzeżach naszej galaktyki. Ania pokrótce opisała historię GLNG i trudności, jakie uczestnicy napotkali w różnych systemach gwiezdnych podczas zakładania kolonii w ramach programu zachowania gatunków. Przez dziesięciolecia rozwoju miasta i populacja w tych systemach gwiezdnych stale rosły i ściśle odzwierciedlały ziemską infrastrukturę. Ania wyjaśniła, że MKK przekazało GLNG zaawansowane technologie, które Liga ciągle rozwijała. Naukowcy Ligi doszli do przełomowych odkryć, dzięki którym ludzie mogli osiągnąć ten sam poziom rozwoju technologicznego, jak niektóre najbardziej zaawansowane cywilizacje pozaziemskie w naszej galaktyce. Grupy GLNG do spraw rozwoju nauki i technologii informowały o przełomowych osiągnięciach swojej narody poprzez sieć komunikacyjną MKK. W pewnym momencie jeden z liderów MKK przedstawił nową grupę istot pozaziemskich, która miała pomóc w ostatecznym rozwoju tych ekscytujących nowych technologii. Ta nowa grupa ET, członek Federacji Galaktycznej, była zaangażowana w handel międzygalaktyczny z MKK i pełniła rolę doradców w zakresie rozwoju technologii. Służyła również jako speaker podczas nawiązywania dyplomatycznych kontaktów oraz ułatwiała setkom cywilizacji zawieranie umów handlowych z MKK.
Ania oświadczyła, że kiedy przybyła pierwsza delegacja składająca się z 28 członków Galaktycznej Federacji, mieszkańcy odległej kolonii Ani byli podekscytowani i powitali ich z radością. Było tam 18 kobiet i 10 mężczyzn, którzy wyglądali poniżej 40 lat. Przywódcy kolonii przekazali im kompleks budynków z przeznaczeniem na mieszkania i miejsca pracy. Globalna Liga Narodów Galaktycznych współpracowała z nowym członkiem w celu opracowania zaawansowanych technologii. Powiedziała ona, że nowa grupa federacji natychmiast zniechęciła GLNG do dalszego rozwoju technologii, oferując już rozwinięte opracowania swojej cywilizacji. Naukowcy federacji zaczęli dzielić się wiedzą na temat wykorzystania sztucznej inteligencji, systemu komunikacji podprzestrzennej oraz technologicznych implantów umieszczonych w ich ciałach, aby przezwyciężyć choroby i starzenie się. Ich technologie utrzymywały między nimi nieustanne połączenie i pozwalały współpracować w wirtualnej rzeczywistości, w której ich umysły działały wspólnie. W ten sposób byli w stanie rozwijać technologię w niewiarygodnym tempie, dokonując tysiącletnich skoków technologicznych i dokonywać postępu cywilizacji w krótkim czasie. Globalna Liga Narodów Galaktycznych zaczęła rozwijać, testować i wdrażać technologię nowej grupy federacji. W tym czasie jej członkowie zaczęli nawiązywać fizyczne relacje z mężczyznami i kobietami z kolonii Ani. Ania wyjaśniła, że została uwiedziona przez dowódcę nowej grupy federacji, który w miarę rozwoju związku coraz bardziej wpływał na jej proces decyzyjny. Zauważyła, że zaczęła podejmować decyzje odbiegające od jej charakteru i choć była tego świadoma, nie mogła się temu oprzeć. Z pomocą nowej grupy GLNG potrzebowała roku, aby w pełni rozwinąć i przetestować nanoidy, nanoroboty i implanty mózgowe. Wkrótce potem kolonia GLNG została zobowiązana do przyjęcia implantów pozostałych w ciele do końca życia. Chociaż GLNG wiedziała o zagrożeniu ze strony bożka sztucznej inteligencji, grupy Oriona, nowa grupa federacji przekonała ich, że technologia ta jest bezpieczna i że bożek sztucznej inteligencji nie może uzyskać do niej dostępu. Mniej więcej w tym samym czasie Ania dowiedziała się, że dowódca federacji potajemnie utrzymywał bliskie stosunki z innymi kobietami w kolonii GLNG. Po kilku nieudanych próbach włamała się do zaawansowanego systemu bezpieczeństwa Federacji Galaktycznej, wykorzystując jeden z prototypowych chipów, które federacja przekazała GLNG. Jako szefowa ochrony zaczęła uważnie monitorować komunikację dowódcy nowej grupy federacji. Zdobyte informacje przyprawiły ją o zimne dreszcze. Była świadkiem spotkania dowódcy federacji z Wysokim Szarym, omawiających postępy ich wspólnej misji. Wysoki Szary nalegał na dowódcę, aby przyspieszył asymilację ludzi w Imperium ze względu na niebezpieczeństwo negatywnego wpływu postępu rozwoju technologii ludzi na grupę Oriona oraz na plan bożka sztucznej inteligencji. Ania była przerażona, gdy zdała sobie sprawę z ukrytej agendy federacji i swojej roli w nakazaniu większości pracowników ochrony GLNG przyjęcia implantów. Otrzymała implant, który potrzebuje 90 dni na połączenie się z neuronami i integrację się z wzorcami myślowymi. Była w połowie tego procesu. Wtedy wpadła w panikę. Zapisała komunikację świadków i utworzyła kopię zapasową wszystkich danych zebranych w systemach GLNG na temat członków nowej grupy federacji od czasu ich przybycia. Próbowała porozmawiać i pokazać dowody swoim współpracownikom i innym osobom na stanowiskach kierowniczych, ale było już za późno. Wzburzyli się i odmówili zapoznania się z dowodami. Zaufany zespół ochrony, którym kierowała, przez prawie dwie dekady wpadł już pod wpływy grupy Oriona i bożka sztucznej inteligencji. Jedyną osobą, która chciała jej wysłuchać, był Raymond, inżynier odpowiedzialny za wysiłki kolonii w zakresie inżynierii odtwarzania technologii federacji. Był on jednym z niewielu, którzy nie przyjęli implantu, co pozwoliło mu być świadkiem zmiany zachowania osób z implantami. Ania i Raymond zareagowali szybko i zaplanowali ucieczkę z zagrożonej kolonii wraz z ponad dziesiątką zaufanych członków rodziny i przyjaciół, kradnąc statek dalekiego zasięgu. Udali się do placówki wojskowej GLNG w innym Układzie Słonecznym, gdzie stacjonował kuzyn Ani.
Gdy dotarli na miejsce, jej kuzyn skopiował dowody i przesłał je do głównego komputera wywiadu wojskowego podłączonego z urządzeniami do komunikacji kwantowej. Urządzenia te wykorzystują uwikłanie kwantowe, dzięki czemu dane są niemożliwe do przechwycenia lub odszyfrowania. Kuzyn Annie pomógł małej grupie uchodźców uzupełnić zapasy. Przekazał im również pobrane z wojskowego wywiadu informacje na temat ujawnionych przez Zygmunta operacji Ciemnej Floty i Sojuszu TPK. Ania i jej załoga wykorzystali te informacje w celu podjęcia prób zlokalizowania sojuszu SSP i uzyskania pomocy. Wykorzystali metodę podróży z użyciem technologii maskujących i wyłączyli komunikację, by uniknąć wykrycia. Udawało się im uniknąć wykrycia przez kilka miesięcy, aż do czasu, gdy do małego układu słonecznego, w którym się ukrywali, przybył krążownik wojskowy GLNG. Krążownik poleciał bezpośrednio na księżyc gazowego giganta, na którego orbicie znajdował się sojusz TPK i otworzył kanały komunikacyjne. Załoga Annie natychmiast rozpoczęła czyszczenie systemów komputerowych i niszczenie dowodów rzeczowych, gdyż nie było szans na ucieczkę. Nawiązała ona łączność z krążownikiem, by zyskać na czasie i została całkowicie zaskoczona tym, co nastąpiło później. Usłyszała, jak pewien osobnik przedstawił się jako dowódca wędrującej gwiazdy nowego okrętu flagowego wolnych kolonii. Wyjaśnił, że dowody i informacje Annie, rozpowszechniane z pomocą jej kuzyna, przedostały się przez całą sieć wojskową do całej GLNG. Wojsko GLNG ustaliło, że dziesiątki kolonii były pod kontrolą grupy Oriona poprzez ich sojuszników od nowego członka federacji. Gdy nieskorumpowane kolonie GLNG zobaczyły dowody, wpadły w furię. Domagały się wydalenia sojuszników federacji i powrotu do rozwijania przełomowych technologii MKK. Skorumpowane kolonie odmówiły, więc wojsko GLNG zwróciło się o pomoc do MKK, które nakazało wojsku GLNG wycofanie się i kontynuowanie rozwoju technologii implantów oraz przygotowanie się do wdrożenia technologii implantów tak szybko, jak będą one gotowe do powszechnego zastosowania. MKK nakazało wojskom GLNG wyegzekwowanie programu dotyczącego rozpowszechniania implantów od wszystkich uczestników GLNG. Gdy wojsko GLNG przedstawiło te rozkazy dowódcom kolonii, 93 sprzymierzyło się i zadeklarowało niezależność od MKK i wszystkich ziemskich rządów. Wojsko GLNG zobowiązało się do lojalności wobec nowych rządów kolonii i zostało wysłane w poszukiwaniu grupy Annie oraz w celu skontaktowania się z sojuszem TPK. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o całkowitym załamaniu programu GLNG, nawiązali z nami kontakt, czyli z Radą Sojuszu TPK. Natychmiast po tym zespół Majów wszedł na pokład wędrującej gwiazdy i pomógł wojsku GLNG opracować metodę usuwania implantów bez ryzyka śmierci. W drodze powrotnej do jednej z kolonii i jeszcze podczas przebywania na pokładzie wędrującej gwiazdy, sojusz TPK poinformował wojsko GLNG o oficjalnym porozumieniu z wolnymi koloniami w celu pokonania grupy Oriona i agendy sztucznej inteligencji. Sojusz TPK przekazał im również wiadomość o zbliżających się rozprawach sądowych przeciwko Superfederacji oraz o nowych opiekunach i Zulusach, którzy zwrócili uwagę MKK i Superfederacji. W tym momencie wojsko GLNG już kilkakrotnie brało udział w potyczkach zbrojnych z reptylianami i statkami ciemnej floty nękającymi inne planety. GLNG nie wiedziała wcześniej o opiekunach ani o istotach genetycznie niemal identycznych z ludźmi zamieszkujących naszą lokalną gromadę gwiazd. Na koniec tej odprawy wolne kolonie zaoferowały TPK swoje aktywa w celu asystowania w uwolnieniu ich rodzinnej planety zwanej Ziemią. GLNG zdecydowała się wysłać wsparcie do naszego Układu Słonecznego z pomocą Zulusów. Ich zarząd składa się z ponad 100 kobiet należących do starszyzny, po raz pierwszy napotkanych przez ludzi GLNG na ich planecie. Planeta Zulusów jest kwaterą główną lokalnej konfederacji planet dla ponad 50 grup pozaziemskich z naszej lokalnej gromady gwiazd. Następnie przywódcy Zulusów przeprowadzili wprowadzenie aktywów GLNG do lokalnej konfederacji planet.
Komandor doniósł, że powiedziano sojuszowi TPK o tym, że statek kosmiczny Wędrująca Gwiazda stanie się okrętem flagowym floty dowodzonej przez ludzi, która będzie współpracować z sojuszem TPK i elementami Sojuszu Ziemskiego pozostałymi po jego bliskim upadku w 2020 roku. Razem będą koordynować i chronić wejście do naszego Układu Słonecznego. Ze względu na bezpieczeństwo operacyjne, informacje, którymi się z nami podzielono, były ograniczone. W ramach ruchu oporu na naszej planecie musimy zachęcić ludzkość do masowego wyrażania się, aby nasze głosy zostały usłyszane. Zapewni to Sojuszowi Ziemskiemu przewagę, której potrzebuje, aby pokonać Grupę Oriona. Kiedy wszyscy jednocześnie powstaniemy i odmówimy karmienia Grupy Oriona naszym bólem i cierpieniem, ich wpływy znikną w ciągu kilku dni. Będą zmuszeni wycofać się. Na tym etapie historii ludzkość uwolni się po przerobieniu lekcji karmicznych swojego zniewolenia i podjęciu decyzji, aby nigdy nie powtarzać tych błędów. W naszym następnym i ostatnim briefingu opiszemy MKK budzący starych bogów z komór hibernacyjnych na Antarktydzie. Bądźcie cierpliwi, bądźcie silni, jesteśmy w tym razem.